Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. W bramce Marc-André ter Stegen. W obronie Araujo wystąpi razem z Gabrielem Paulistą. Toni Kroos oraz Federico Valverde zagrają w środku pomocy. W ataku zobaczymy dziś Diego Forlana, współpracującego z Gerardem Moreno. Dobrze teraz rozgrywają piłkę, nie ma nic na łapu-capu. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Isco. Forlan przyjmuje podanie. Próbuje uderzyć, uwaga. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. I mamy podanie do Neymara. Groźnie zbliża się do bramki. Ryzykownie, ale skutecznie. Co teraz? Będą prowadzić! No, proszę Państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. Dobre podanie ponad głowami. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Piłkę otrzymuje Fernando. Piłka do Forlana. Kibice wstają z miejsc. I z piłką u nogi teraz Kroos. Podanie do Isco. Może im dać prowadzenie. Teraz do Valverde. Diego Forlan. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Grimaldo. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Gabriel Paulista. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Gabriel Paulista. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Przy piłce teraz Toni Kroos. Isco teraz przy piłce. Piłkę otrzymuje Fernando. Centra w stronę Kroosa. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Czy wyjdą na prowadzenie? Ależ to zblokował. Odbita piłka. Nie ma bramki. Zagrywa teraz krótko. Dobrze zablokowany strzał. Huel. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowy. Na razie wciąż mamy remis, ale stwarzają okazję za okazją, wyraźnie przeważają, cisną i chyba w końcu coś wpadnie. Gerard Moreno.
Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Podanie do Fernando. I skuteczny blok. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Seamus Coleman. Peter Crouch. Udało się odzyskać piłkę po walce. Well. Neymar. QL przy piłce, jest za linią obrony, uwaga! Ależ zmarnowana okazja! W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Cross. Ależ teraz cudowna piłka. Isco przyjmuje podanie. Piłkę otrzymuje Fernando. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Araujo. Klos. Federico Valverde. Cierpliwie teraz wymieniają piłkę pod nosem przeciwnika. Co wymyśli w tej sytuacji? Uwaga, okazja do strzału! Ten korner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Toni Kroos dogrywa z rzutu rożnego. Gabriel Paulista ma piłkę. To miał być precyzyjny, plasowany strzał. A wyszło jak wyszło. Trochę przekombinował. Pomysł był całkiem niezły, zabrakło precyzji. Zadecydowało ułożenie stopy. Piłka poszła nie w tę stronę, no i okazja stracona. Przechwyt i są przy piłce. Harry Kewell. Alex Oxlade-Chamberlain. Mocne wejście, ale czyste. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. A i piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Trzeba powiedzieć Tomku, że ta drużyna naprawdę powinna już prowadzić. Niestety, chyba skuteczność zostawiono w szatni, albo koncentrację, nie wiem. Potrafią sobie stworzyć sporo sytuacji, a jednak strzelają gdzie popadnie, aż oczy bolą. To niestety może się zemścić. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Teraz Fernando. Toni Kroos. Zagranie do Araujo. Jonathan Klos. Valverde.
Forlan. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Broni, dobrze. Ależ się teraz popisał interwencją. To, że nadal jest remis, zawdzięczają właśnie jemu. Podanie do Fernando. Teraz Diego Forlan. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Znakomite prostopadłe podanie. Alex Oxlade-Chamberlain. Fede Valverde przy piłce. QL przy piłce. Chan! Nie, nie daje się zaskoczyć. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Alex Oxlade-Chamberlain stara się wywalczyć dobrą pozycję. Grimaldo. Przeciwnicy przejmują. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Wyjaśnia sytuację w polu karnym, a było naprawdę groźnie. Jonathan Klose. Piłkę otrzymuje Fernando. Gabriel Jesus, czy będzie gol? No, powinien teraz być na siebie wściekły. Przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnował. Dziesięć minut do końca tego meczu. Crouch. Sadio Mane. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Ma piłkę teraz Mane. Peter Crouch. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. No.